Jest! Jest! Udało się! Woo! Jest, tak! Ciekawe, czy to 50 złotych mi ktoś wyśle. Rudy się najebał i po pizdówki wali. Nie no, jestem trzeźwy. Tyle świateł jeszcze z tyłu, rachunki nie bolą. No wiesz, ma się kilka pracy dorywczych, tu jeszcze streamowanie. Staram się, wiesz, rozwijać na wielu płaszczyznach. Jakoś wiążę koniec z końcem. Poza tym to są LEDy ekologiczne. Wszystko jest ze słońca czerpane, wiesz o co chodzi. A mały telewizorek też pewnie mnie ociągnie. Możemy go zaraz włączyć. Znaczy dowiem się pewnie, jakie są opłaty na przestrzeni 3-4 miesięcy. Wtedy wyliczę średnią i będę wiedział, czy będą telewizory, czy będą może jakieś ładne tapety. No i na pewno jeśli fundusze nie dogonią, no to będę malował coś na ścianie, nie? Może jakieś płótno sobie wrzucę, zobaczymy. Oj, reklamka nam wjechała. Chyba trzeba kupić to premium w końcu. Ale wiecie, ostatnio powypisywałem się z wszystkich abonamentów, zaczynam rozsądnie żyć, używam tylko tych abonamentów, które mam, bo wcześniej miałem, kurwa, opowiadałem wam na poprzednim streamie, kurwa, masz Viaplaye, nie Viaplaye, Disney, HBO, Netflix, kurwa, wiesz, a ja w ogóle tego nie oglądam, więc zrobiłem sobie czyszczenie tych wszystkich abonamentów. Dużo wydałeś na wystrojenie pokoju? Nie, są to tanie materiały, wiesz, to wystrojenie raczej nie ma dużego wystroju, chyba najdroższa była kanapa, reszta to są misie, telewizory, LEDy to jest dość tania sprawa, oświetlenie, raczej niedużo. Jeszcze tu nie ma tego, co... W sumie najdroższą rzeczą, która wystraja ten pokój, to rower. On robi klimat, nie? Jest taki trochę w półmroku, jakby miał za chwilę gdzieś odjechać. Czy to moje auto na tym ekranie? Nie, to nie moje auto na tym ekranie. To jest taki... Pozwoliłem sobie na takie tapetę z tyłu. Chyba jest dobra, nie? Chyba jest dobra, chyba siedzi. A nie macie też tak, że lubicie sobie w pokoiku ładnie mieć? Wiecie, jakieś gadżeciki, jakąś figureczkę? Ja jestem takim smakoszkiem trochę. Była jakaś figureczka do tego. Zawsze to widziałem u innych straperów. I zawsze to widziałem u innych streamerów. Chociaż taki streamer też może być traperem. I zawsze tak chciałem mieć. Odpala jakąś suczkę z plakatu. Ojej, no wiesz co? O tej godzinie, chociaż nie no, o tej godzinie nie ma dzieciaków. Ale myślę, że będą potem szoty. Nie chciałbym zgarszać towarzystwa. Już nie dość, że promuję hazard i to wszystko, to może oszczędzę sobie chociaż z tego seksu wszechobecnego. Potem dzieciaki się masturbują, problemy mają z dziewczynami. Nie. Jak chcecie sobie oglądać dziewczyny, to sobie tam poszukajcie koleżanki. Dawaj show up stream, że ja? Chyba nie. Siema czarniutki. A widzieliście w ogóle tego szota? Ginolda? Są w ogóle dwie prowadzące w radiach, które mają takie niebezpieczne nazwiska. No. Współpraca z RTV AD? Nie, absolutnie. RTV, czy kiedyś mi RTV AGD zawiodło? Chyba nie. Ale Media Expert mnie zawiodło. Telewizor mi tydzień montowali. I wymówki znajdywali cały czas, że tu się nie da, to tego, ale jestem wyrozumiały. Wiele razy ja też nawalałem w swoim życiu. Jestem wyrozumiały. Chociaż Filip 6 lat temu pewnie by ich zwyzywał. Ale dzisiaj mam doświadczenie, czego nie da się kupić. Co u młodego? Ostatnio mu myszkę klawiaturę dałem w World of Warcraft napierdala. Z tym, że chyba hardcore go nie wczuł się w hardcora, napierdala sobie w tego... Lich Kinga. A tak, to musisz go zapytać. Nie wiem, co młodego. Ty fotel od syna zajebałeś? Nie, no to jest mój. Mój syn jeszcze nie siedzi. Zobacz to. Wygląda nisko, ale patrz. Mam tutaj prosty kąt. W ogóle powiedz, że jak mi nogi dopierdoliło od tego rowera, patrz. A czy od tego fotela? Zobacz, jakie kopyta mam. Od tego fotela zaczęło się. Zobacz, kurwa, tutaj. Jakie mocarne. I to wszystko od tego fotela. Może trochę za nisko. Ale jak już tak nisko upadłem w internecie, no to przynajmniej będę trzymał poziom siedzenia. Trzeba oglądać sprzęt do JRL-a. O, właśnie, wydaje mi się, że ten Markus stymulował moje mięśnie i dlatego ja powiedziałem, że ja w ogóle nie trenuję na siłowni, nie ponoszę ciężarów, a zobacz jakie żyły, ja chyba do Sopotu kurwa niedługo będę startował, zobacz jaki bydlak, zobacz jak to wygląda, tak jak to się prezentuje. Tak jakbym zaczął trenować, to byłby hardcore, totalny, nie? Wstawanie z krzesła najlepszym treningiem, tak, coś w tym jest. Kiedyś na tele Mango były takie stymulatory, tak, też to widziałem. A do dzisiaj chyba ludzie wciskają takie coś. Dobra, zamknij pizdę. Kurwa, co my dzisiaj będziemy robić w tym komputerze? Nie ma, w ogóle nie ma gierek. Wszystkie gierki są dead, są śmierć. Ludzie już grają tylko w RP, żeby tylko mieć widzów, a nie robią tego z pasji. I ruchają o latów na kasę. Co te ściany takie krzywe przy tych ledach? No tak jest, no tak wyszło niestety. Ale może za rok, jak sobie kredyt spłacę, to wezmę sobie ekipę i mi je wyrównają. O Boże, znowu trzeba leżeć przy komputerze i udawać, że się żyć chce. Przejebane. Ja tam każdego dnia udaję,
że księżyc chce. No tak wszyscy, wszyscy udajemy, można powiedzieć. Wypierdalaj na solo kolekę, graj tym szako. Dawaj, trenujemy już. Kurczę, nie chce mi się w Countera grać. Counter jest dobry na offstreama, ale na streamka wydaje mi się trochę nuda. Nie chce mi się CS-a grać. CS jest spoko, ale bardziej na offie i... No tak szczerze, to CS to jest martwa gierka. Mówię tylko o CS-ie, dlatego mam współpracę z K-Dropem. No nikt kurwa normalny, z dobrą formą, kondycją, no nie gra w CS-a. Trust me, chyba że jesteś kurwa zawodowcem, nie? Graj w LoL'a, we wszystko można zagrać. Przygarniesz pod dach, oj niestety nie. Czy będzie dzisiaj RP na streamku? Będzie, za chwilkę odpalamy. Czy za 10 zł będzie freestyle o dziwce, która pokazuje dupę? No nie no stary, ja mam kilka kredytów stary. Te bitcoiny to się w ogóle nie zwraca już. W ogóle nie jakaś hossa, bossa, kossa, kurwa, ja wpierdoliłem w kurwę kasy. No nie ma opcji, że zadychę ci walnę freestyle. 13 zł i kurwa walę ci 4-zwrotkową piosenkę. Ale zadychę nie ma opcji na freestyle. Jaki masz rower? Mam Specialized Gravelera. Jaki szampon do włosów używasz? Nie mam pojęcia, twoja stara zawsze nakłada na łeb i napierdala mi tutaj masaż główki, więc nie wiem co tam napierdala. Ale tak poważnie, to oczywiście używam Johnson Baby dla dzieci. Z oliwką. Tak. Ogólnie żart typu, że nie mam włosów i że nie myję głowy jest... w chuj słaby, nie? W sensie, no to nie jest śmieszne, stary. Ale odpowiadam na to pytanie, bo rozumiem, że chciałeś być zabawny, ale ci kurwa nie wyszło. Ale okej, okay, tak, ale używam Johnson Baby z oliwką. Z oliwką. Paradoksalnie osoby, które nie mają włosów, muszą też trochę dbać o tą głowę, ponieważ musimy myć skórę, bo nie jest właśnie chroniona przez te włosy. Niesamowite, co? Ile teraz ty się napierdalasz, czy bierzesz jakiś odblok? No niestety jestem czysty, nie biorę żadnego testosteronu, może dlatego tak wyglądam słabo. I nie biorę jeszcze odbloku, no bo nie zablokowałem się jeszcze. Moje jądra są odblokowane. Co myślisz o formie Polaków w CS-a? No oglądałem mecz, no stary, no to jest... powiem ci tak, nie jestem aż tak wjebany w CS-a, jak rok temu byłem, ale śledzę, sprawdzam, cieszę się. No i Hades mnie obserwuje nie na Instagramie, tylko na Twitterze. Ja obserwuję jego, więc może powiedzieć, że ziomek, kurwa, coś tam wygrał. Ale oplute? Absolutnie, Jesiek, tu nic jest opluwane. Naprawdę nic jest opluwane. Chodzi o to, że tych wiadomości i tych donate'ów jest sporo. Przepraszam, nie czuj się tak. Piłka PSG do wygrania będzie. Niedługo. Będą brameczki. Poważnie, będą brameczki. Będzie jeden na jeden ze Snaksem w pokoju. I uzbieram 8000 subów. Jest, udało się! Woo! Jest, tak! Ciekawe, czy to 50 złotych mi ktoś wyśle. Rudy się najebał i po pizdówki wali. Nie no, jestem trzeźwy. Było widać, jak ci żona piłkę trzyma. Czy kutasa też masz dużego jak nos? Niestety nie. Niestety kurwa nie. Dookoła nosa teraz. Nie no, dzisiaj tyle sztuczek przygotowałem. Zero. Ale potrenuję, rzeczywiście, nie było widać trochę. Ale trochę potrenuję triki, przygotuję triki na tą transmisję. Dzisiaj to był totalny freestyle. Palec ostatnio robił test IQ. Pelcu chyba, a nie palec, chyba że chodzi o palucha. 131 IQ, zajebiście. Cześć Parisku, jestem miesiąc po zerwaniu, jeśli można tak to nazwać. Dziewczyna po 3 latach przestała mi odpisywać, a wczoraj odpowiedziała mi na moją wiadomość typu: na ten moment potrzebuję czasu dla siebie, wszystkiego dobrego. Jest mi w chuj ciężko, bo nie potrafię spojrzeć i myśleć trzeźwo na świat. A do tego jeszcze roboty nie mam od 5 miesięcy, więc wszystko rzuciło się, abym dał mędrcowi do jęcika. Aha, okej, okay. No i zajebiście, dzięki za donajcika. Dobra, lecimy dalej. Może robotę znać, o to też ciekawe. Jebać kurwy. Nie no, co mam ci powiedzieć? Stary, no mogę zrobić dla ciebie jeszcze jedno dookoła świata, dobra? Ostatnie. I mam nadzieję, że to rozwiąże twoje problemy. Powiem ci tak, inaczej ci powiem. Mam jedną próbę. Jeśli zrobię to dookoła świata, to twoje życie się ułoży. Ale jeśli nie, no to prawdopodobnie szaleć z Radem kurwa w Londynie. Okej? Okay? Spróbujmy, czy się uda. Wiem, że jest ciemno, ale trudno. No to uda się. Nie, tak szczerze, to piłka jest lekko rozpompowana i łatwiej ją... No nie chcę pokazać swoich brudnych stóp, ale to jest stopa, to jest łydka. Łatwiej ją tutaj sobie złapać. No, ale nie no, dzisiaj, nie, serio, to jest prowizorka. I zrobię tak, że ja poświęcę tydzień bez streama i będę napierdalał sztuczki tutaj w domu i trenował je. A potem tak, widzowie, może po prostu pokażę wam takie luźne dookoła świata z podwójnym saltem kurwa na głowie? Zapraszam, wiesz, to będzie dobra dupki. Czemu ja tak się kurwa czaję przy tym komputerze? Dobra, a tak serio to nie będę tą piłką napierdalał, przecież jest kurwa północ, a ja kapki robię. Dookoła świata jest shot. Niech to pójdzie teraz w sieć. Teraz już nie będą mnie wyzywać na Fame MMA, bo zobaczę, jak jestem wysportowany. Ale jest ciemno w tym pokoju, kurwa. Co to kurwa jest? A, mucha! Kurwa!
Ja pierdolę! Kurwa! Ja pierdolę! To jest najbardziej zwariowany stream na świecie! Tu jest! Nie no, muszę po Agnieszkę iść! Kurwa, moja mucha w ręce! Ale jaj, ale dojebany stream! Zostaw łapkę w górę i zostaw suba! A jeśli widzisz to na shotach, to kurwa znajdź mnie na Twitchu! Uciekła! Gdzie ona jest? To był tylko taki żart, a nabraliście się czy nie? Dobre czy nie? Ała, to mnie wszystko boli. Nabraliście się? Siura było widać? Nie mam siura, gościu. Gdzieś poszła, gdzieś się czołga. Ale normalnie powiem wam tak, widzowie. Myślę, że to jakiś okruch z mordy mi wyleciał. Tu mucha i zaczyna się wić. Żeby terapia była ukończona, to lek musi brać regularnie. Ja nie biorę żadnych leków, biorę tylko leczę się na astmę. Oskrzelową, biorę Atimos, taki wziewny. No. Ja nie jestem trzeźwy, dlaczego jak ktoś się dobrze bawi, to musi być z panem Efedronem, najarany, najebany dobrą łychą, kurwa, i jeszcze chodzi na dziwki. Mam 31 lat, po 30 naturalnie tak się zachowujesz, nie musisz nic brać. Zobaczycie sami. Paris zaatakowany, pokażę tego shota, bo ja tu muszę wszystko sprawdzać. Aj, streamowanko, jest takie zabawne. A ja nie używam adblocka, wiesz co? Już to tłumaczyłem, ale na tych streamach od 4 lat się powtarzam, więc powtórzę się, kurwa, kolejny raz. Która to była szafeczka, o, mam. Słuchaj, z tego, że tworzę w internecie, z tej racji, że tworzę w internecie i też jakby zarabiam na reklamach, czy po prostu na swoim wizerunku, z szacunku do innych po prostu oglądam czasem reklamy, chociaż irytuje mnie to, jak byłeś tego świadkiem, ale po prostu oglądam te reklamy, czy po prostu legalnie pozyskuję subskrypcję, bo w taki sposób też ja na przykład gromadzę jakieś aktywa. Finanse. Więc z czystego po prostu szacunku do ludzi, z którymi pracuję. Czyli po prostu w internecie. Może się mylę, może nie, ale tak po prostu robię. Tak po prostu robię. Ale premium było. Było, miałem premium, tylko właśnie miałem ostatnio taki dzień, wiecie, usuwałem wszystkie subskrypcje. Wiecie, taki budzisz się rano i myślisz, będę odpowiedzialny. Będę rozsądnie zarządzał swoim budżetem. Zmienię swoje życie. No i to był taki jeden dzień. Mam go raz, kurwa, na pół roku. No i właśnie anulowałem wszystkie subskrypcje. Netflix, HBO, Pornhub, twój stary hub. Hub, hub, kurwa, dog hub, wszystkie wyjebałem. No tyle hubów, które miałem, kurwa. To stary, to ja mogłem, VHS, kurwa, pamiętacie takie wypożyczalnie Beverly Hills? Kurwa, tę gazetę się wypożyczalnie. No to mogłem taką wypożyczalnię mieć. Dawaj Wiedźmin 3 odpala. Już mam, właśnie tu mam edycję kolekcjonerską w pudełku. Za chwilę, kurwa, instaluję. Z plakatem. I, kurwa, Geraldem do lepienia z modeliny. Ulepimy go, kurwa, podobno 2 metry ma. Że normalnie chuja mu też lepisz tej modeliny, są przejajca. Będziemy to wszystko robić na żywo. Nie, no nie będę na razie, nie będę na razie grał w tego. W Wiedźmina, nie chce mi się grać. Za chwilę odpalam WoWa, przejdziemy się po lesie. Hollywood wypożyczalnia, nie, to była wypożyczalnia Beverly Hills i tylko bogacze tam chodzili. Ja pamiętam, byłem tylko raz w tej wypożyczalni, ale u nas była. Ta wypożyczalnia była niedaleko pizzerii Rimini. Tam wchodzili tylko bogacze, ludzie, którzy mieli wideo, kurwa, wiesz, pieniądze, kurwa, sławę, wiesz, no co myślisz, jaja. Raz byłem tylko w tej wypożyczalni z kolego, no. On też tam wypożyczał, ja miałem to towarzystwa. Beverly Hills, no. Oj, kurwa. Dlaczego Freak Fichty upadają? Jakie twoim zdaniem są tego przyczyny? Czy moglibyśmy prosić eksperta o opinię? Ekspertem nie jestem, ale właśnie dlatego się wypowiem. No wydaje mi się, że no ilość tych już influencerów, których chcieliśmy zobaczyć, i którzy się zgodzili, no powoli się kończy. No i wiecie, już jest to takie dość powszechne. Pewnie są za bardzo, za często są organizowane. No ale skoro jest popyt, no to spoko. No, powtarzające się może osoby. No, potrzebujemy nowych twarzy na pewno. Nowych twarzy, ale wydaje mi się, że często były organizowane. Może przez to. I może przez to. Influenza? O Jezus. To nieźle. Gość pisze o walczeniu Fame MMA. No nie, nie, raczej ja nie zawalczę, byczku. Spermę w baku prędzej, kurwa, tutaj nagram z ziomeczkami. Remix. Wszyscy już byli i się przejadło, dokładnie, trochę się przejadło. Tak, czemu mam takie, ja mam takie wrażenie, nie? Czyli takie wrażenie. No ale zobaczymy, może wiesz, to pójdzie tak, że będą dorzucać im bronie, freakfighterom. Że wiesz, będzie walka, mały freakfighter 40 kilo, ale ma klamkę, nóż albo maczetę. I freakfighter jakiś cięższy i bez sprzętu. Może w takie będą rzeczy szli. No już są walki, wiecie, dwóch na jednego, walka po walce, więc będą szli w jakieś wariacje. Moim zdaniem jeszcze przyszłość ma takie coś, żeby brać profesjonalnych zawodników i amatorów, nie? Żeby się napierdalali. Wiesz, jakiś dobry influencer i jakiś dojebany chłop i po prostu sieka, napierdalają się, nie? I na przykład ten gość MMA ma tylko nogi, może kopać, a tamten ma wszystko. Tak, tylko wiesz, żeby bez żadnych przygotowań, nie? Walędziak cały czas chodzę na siłownię, nawet jeszcze częściej chodzę na treningi, niż to kiedyś vlogi nagrywałem, ale racja, vlogów nie nagrywam. Staram się na treningach już tylko zająć się trenowaniem i spędzaniem tam zajebistego czasu.
ale raczej nie nagrywam. I raczej nie będę nagrywał. Sebastian Santino Alvarez to bardzo polaryzująca postać. Na pewno, na pewno. No ogólnie w internecie to, wiesz, wszyscy są polaryzujący. No. Jako tako. Czasami jest tak, że nawet osoba, która jest mega uwielbiana, to już jest tak długo uwielbiana, że ludzi zaczyna to drażnić i po prostu już jest potem jakoś kąsana. Albo gdzieś szukasz jakiejś tej postaci, no nie wiem, słabych punktów i tak dalej. I podobnie jest z drugą stronę. Są osoby, które są cały czas hejtowane. No tak się mówi, hejtowane. A w końcu potem przychodzi jakiś przełom polaryzujący, powiedziałem. I naćpałem się? Nie. Ile znasz języków? Znam polski, ale z nim też mam jakieś pewnie... O, 15 poziom. Luki i braki. Na pewno nie znam wszystkich słów z Polaka, ani ich znaczeń. O tym bardziej, że słowa znam, a znaczeń nie znam. Więc myślę, że znam polski, angielski komunikatywnie, rosyjski, ale to tak troszeczkę słówka, bo chodziłem na liceum. Tyle, więc w sumie tylko znam polski, angielski komunikatywnie. Tak hello, omachi, tis, kurde i tyle. No i znam też język miłości, nie? Nie smuci cię, że chudniesz w oczach? No powiem ci, że akurat to jest mój cel. No, nie czuję się z tym smutno. Ale miło, że to zauważasz, że schudłem, no bo to jest, można powiedzieć, no, jakby to się mówi, zapłata za to, co robię, nie? Czyli ja sobie tam celuję, żeby troszkę wagę zbić, coś tam porobić, no i nie jest mi z tego powodu smutno. Powiem ci, że dobrze się z tego powodu czuję. Ważę 78-80, tak ta waga się waha. Bo jak mówię, nie jem regularnie i mam momenty, że na przykład 4 dni jem bardzo mało, a 5 dnia zagomujemy burgery, kotlety i tak dalej. Więc robię takie jakby nieświadome ładowanie. Ale o tym już 1000 razy na streamie mówiłem. Nie szykuję się na żadną walkę, na żadne zawody. Po prostu idzie lato, rowerek i mam tam jakąś przekminkę, żeby sobie troszkę być takim chudzielcem na rowerze. Może coś tam się szybciej ruszać. Siemaneczko, Michał... Siemaneczko, pół życia pracowałeś, by być dopierdolonym gościem. No nie, bo trenowałem tak w sumie siłowo tylko 2 lata. Więc nie, bardziej pracowałem pół życia na to, żeby być jakimkolwiek gościem, czyli no jakimś facetem być, z jakimś tam, nie wiem, osiągnięciem, może za dużo powiedziane, ale no nie wiem, zarobić sobie na coś i tak dalej. To na to pół życia pracowałem, ale siłownie zawsze traktowałem, zresztą właśnie w tych vlogach, jak tu podkreśliłeś, zawsze traktowałem jako dodatek i bardziej formę rozrywki, poznania siebie i tak dalej, ale po siłowni były kolejne sporty i kolejne jakieś ciekawe rzeczy. Więc mam nadzieję, że większość osób z siłowni pójdzie gdzieś dalej, coś robić dalej. No, chyba, że ktoś mało ambitny zostanie tylko na dźwiganiu ciężarów, ale mi się na przykład to nie kręci, nie kręci mnie ciągłe podnoszenie ciężarów. No chyba, że gdzieś ma to mnie zaprowadzić, nie wiem, zwiększyć siłę nóg i tak dalej. Tu nikt nie pracuje, czy o co tu chodzi? No pracują, tylko jest wieczór, może mają na popołudnie, albo wszyscy w tych bitcoinach, kurwa, zarabiają, skurwysyny. I nie muszą nic zrobić, siedzą tutaj i... Nawet tego nie oglądają. Może powiedzieć, że słuchają. Jak wspominasz pierwsze spotkanie z teściową? Wiesz, no, pierwszy raz, to wiesz, 13 lat temu, jak byłem młodym chłopakiem. Całe szczęście, że poznałem w sumie moich bliskich, chociaż, kurwa, moich bliskich to ciężko, kurwa, nie poznać jeszcze przed karierą, bo w sumie dorastałem z nimi. Ale jeśli chodzi na przykład o dziewczynę, czy jakichś tam przyjaciół, no to jeszcze poznali mnie przed Parysem Platynowym, nie? Tam Parysa Platynowa miałem 23 lata, 24 lata. 24 chyba, jak zacząłem tworzyć, czyli 7 lat temu, no około. No, a wszystkich takich moich najbliższych znajomych, czy coś w tym stylu, no to poznałem jeszcze przed. Więc jako tako daje mi to pewien pogląd, że niekoniecznie się ze mną zadają, bo jestem tam popularny czy jakiś tam. Wręcz przeciwnie, teraz mam nawet potwierdzenie, że to już kurwa rzeczywiście muszą mnie lubić. Nawiną pójść do drum and bassu? Pewnie człowiek by spróbował. Historia poznania Agi było już na streamach. Z szacunku do moich starszych widzów, do tej setki gromadki na Twitchu, co mnie oglądała, zachował tą historię już dla siebie, ale ona jest na YouTubie, lata i tak dalej. Nie chcę mi się już tego opowiadać. Ale to było, można powiedzieć, miłość do pierwszego obejrzenia. Owejrzenia. W jakim wieku planujesz dzieci? Planuję cały czas dzieci. Porywam je, kurwa, spod szkół. Codziennie. Mam taki plan. Non stop. Nie mam. Pewne rzeczy też zachowuję dla siebie. Też lubię swoją prywatność. Nie jestem może jakimś, wiesz, gwiazdorem, ale lubię sobie też swoją prywatność mieć, więc kto wie. Czy dzieciaka już nie mam gdzieś. Kurwa, powiem wam tak. Ja od kiedy tu jestem w tym pokoju streamerskim, to ja naprawdę mam streamy takie bardziej pogadankowe niż granie. Serio wam mówię. Ja bym siedział i pierdolił na tym krześle. Jutro wdupcam się tutaj w jakimś Dalej Lamowskim, kurwa, też niedobrze, Dalej Lama też ostatnio odpierdolił. Nie, może ja muszę kończyć tego streama. A w jakimś kurwa będę w tym. W czym oni chodzą? W jakimś kurwa tym. W czym chodzi Dalej Lama?
pullover? Nie, no jakieś kurwa takie palto jebane, toga, tunika, no proszę. Tak, albo wiecie co, golfik czarny i czarne okularki. Wiesz, nóżka na nóżkę, smokać, no, takie coś. Nie no, lubię grać w gry, ale ostatnio mi się to gada. W habicie. Właśnie, ale jak bym wyjebał w habicie na streamie, to pewnie też by się do mnie przyjebali, nie? Na bank by się przyjebali do mnie. No ale jak będę streamował w sutannie, że zgłoszą mnie za obrażenie uczuć religijnych. Nie, przecież streamowałem już chyba w sutannie, ty. Nie ma nic ciekawego, idź się wyspać, chłopie. Powiem ci tak, na pewno się wyśpię, bo mamy godzinę 2:13. Myślę, że o 3:00 sobie zasnę. O, oglądę sobie Rado do snu, tak, Kurwa, ale mi siądzie na banie. Tak jest, bo w sumie to oglądałem tego Rado, to co wam pokazywałem z tym cygarem i jak pokazuję swój kibel, a to mam jeszcze kilka odcinków do oglądania. Powiem wam, że Liga Legend w moim wykonaniu teraz jest dopierdolona. Co to ja teraz, a na tym fotelu nie widzieliście mnie jeszcze w Liga Legend. Oj nie. Vanced, polecam w chuj, ściągasz apkę i masz YouTube Premium za darmo. Oj, wy jesteście wszystko za darmo. Wszystkie kurwa tutaj adbloki. Dziękuję, Werks Podłoga. Co zrobić, jak się ciebie spotka w pub i chce wypić? Nie wiem, ja nie piję ze widzami ani nieznajomymi, rzadko mi się to zdarza. Ja ogólnie nie piję i też nie chodzę do pubów. Ale czasem mam tak, że widzowie mnie spotykają, to powiem siema. Jak nie jestem w jakiejś dziwnej sytuacji, to mogę zdjęcie zrobić, ale no jak jestem często z dużą ilością znajomych czy z dziewczyną, no to raczej nie robię sobie fot. Ale jak już ktoś podejdzie, no to żeby nie było krępacji, no to czasem sobie tam zrobię. Ostatnio mnie widz w kiblu spotkał, mnie w kiblu chciał ze mną zdjęcie, więc no wtedy powiedziałem, że trochę nie bardzo. A! Możliwe, ale jak to się zrobi, jak mnie spotka w pubie, no to możesz powiedzieć mi siema i tyle. Nie obiecuję, że zrobię z tobą piwko. A czy nie no, mam zdjęcia w kiblu z widzami, bo to wiesz, ja byłem na wielu miejscach i kurwa to, ja nie mam z tym problemu. Wiesz, jak widzę, to mnie podchodzi, robię fotę, jak to sprawnie jeszcze jest, sprawnie wiesz, wyciąga telefon, to co to jest objąć kurwa, siema, fota, nie? Ale czasami jest tak, że wiesz, że robię ziomkowi lachę w kiblu i ktoś puka na mnie i każe mi kurwa fotę robić, nie? No to stary, no to już troszkę, wiesz, no to chyba go się ciężko pojebało, nie? No nie, ogólnie jest tak, nie będę kłamał, zdarzyło mi się odmówić zdjęcia, ale na przykład było tak, że dostawca mi do domu przychodził z jedzeniem, ja mu odbierałem i tak, wow, parę z platynów, i ja mówię, siema, i wiesz, wiem, co się będzie zaraz działo, i tak, można zdjęcia, ja tak, kurde, stary, powiem ci coś, ja staram się nie robić zdjęć w miejscu mojego zamieszkania, bo jakby gdzieś to wrzucił, no to mogą być troszkę nieciekawie, bo ludzie by mi przychodzili pod chatę, nie? Zresztą z tym to akurat problemu nie mam, ale po prostu, no, nie robię sobie zdjęć w domu z widzami. No i to było mi wtedy, że czasem jest takie skrępowane, nie? A nie chodzi, że w kominiarce pożarcie, bo ja nie mam z tym problemu, że ludzie, wiesz, mnie rozpoznają. Chodzi o to, że czasem są takie dziwne pytania, albo wiesz, jem, fuczy mi z nosa, sos najebany i widzę, że po to dwóch małolatów jest znowu w zdjęcie. Czasem trzeba i trzeba zrobić, kurwa. Trzeba zrobić, nie? Zdarzyło ci się dostać więcej żarcia? Tak, zdarzyło mi się w KFC dostawać, na opakowaniu mi też pisali. No, zdarzyły się miłe rzeczy. Przecież dostawca i tak ma twój adres i może go zlikować. No nie, bo za to, w sensie, no nikt normalny takie rzeczy nie robi, bo za to są chyba prawne problemy, tak mi się wydaje. Jakby udostępnianie czegoś adresu chyba za to jest jakieś wykroczenie, czy tam nie wiem coś, ale chyba to nie jest legalne. Jakby ktoś ma swoje dane, no to raczej takie rzeczy nie robi, nie? Nie chodzi mi o to, po prostu, no czasem są, to nawet nie chodzi, wiesz, o jakieś dane, tylko po prostu takie zasady, no że ja zawsze sobie robię zdjęcia, ale no na przykład, no, jak jem na przykład, no to sobie nie robię, no. Ale zawsze odpowiadam, że okej, że spoko. Ogólnie nie mam takich sytuacji, takich krępujących ze zdjęciami. Jak mówię, no to było może 2-3 razy, że wiesz, wychodzę, poprawiam se chuja i może zdjęcie i tak, kurwa, ja sikałem, on tu pewnie czekał, słuchał jak sikam, i myślę, kurwa, no, dziwnie. Ale tak to, mam takie sytuacje. Mogę ci postawić McDonalda, dziękuję ci serdecznie. Co byś robił, gdybyś nie streamował? To co wcześniej, czyli handel. Ogólnie siedzę w handlu, od dziecka roznoszę ulotki, ja się pracy nie boję. Ja 18 roku życia pracuję, kurwa. Ja ZUS płacę, chłopie. Co ty pierdolisz do mnie, chłopaku? Poza tym jestem też mało, w sensie, jak to, mało ambitny. Nie, mało potrzebuję do życia. Wiesz, nie potrzebuję luksusów i tak dalej. Inwestuję. Co zarobię, to inwestuję. Ale ogólnie pracowałem w sklepach, dużo nauczyłem się, można powiedzieć, tajników sprzedaży, czyli no, rozmowy z ludźmi. Trzeba umieć pytać człowieka. Najważniejsze to umieć rozmawiać z człowiekiem, czyli zapytać, czego potrzebuje, dać mu się wygadać.
przedstawić mu jakieś jego potrzeby, a jeśli tych potrzeb nie ma, to je wykreować w rozmowie, czyli zwizualizować mu, co tak naprawdę on potrzebuje, a do końca tego nie potrzebował, ale jak zaczął ze mną rozmawiać, no to już te potrzeby mu się przedstawiło. I oczywiście tego nie nauczysz się, wiesz, na kursie, tylko po prostu sprzedając. A ja sprzedawałem różne rzeczy. Sprzedawałem atlasy dla dzieci, kobietom przez telefon sprzedawałem bieliznę, tak jest, to już 1000 razy opowiadałem, jako telemarketer i to jeszcze pracowałem, chodziłem do klasy maturalnej i na przykład zwalniałem się z 2 lekcji i kurwa napierdalałem na telemarketerkę. Nie handlowałem żadnym widzikiem, wariacie. Więc doświadczenie sprzedażowe już mam i jakby pracowałem już w klasie maturalnej. Więc no można powiedzieć, nie jestem tu kurwa z przypadku, gościu, nie? Taka można wersja z Wilka z Wall Street. No nie, no bardziej pajaca z Wall Street, nie? Bo ja nie robiłem biznesów, tylko po prostu sobie robiłem jaja. No wykorzystałem sprzedaż w taki sposób, że sprzedałem w jakimś stopniu siebie i to, co miałem do powiedzenia, czy jakieś tam żarty i tak dalej. No. Więc tak to u mnie wyglądało. Bardzo nie lubię takiego czegoś, że ktoś myśli, że jestem... można mi powiedzieć różne rzeczy, ale nie lubię, jak ktoś mówi mi, że jestem streamerem od początku, czy tam na YouTubie od początku jestem i że zawsze miałem, bo to jest krzywdzące. Można wszystko powiedzieć, kurwa, że jebać mi starą i tak dalej, ale krzywdzące na pewno jest to, jak ktoś mi mówi, że ty to streamujesz, nic nie robiłeś. Nie, ja pracowałem do 24-5 roku życia u innych ludzi, a potem, kiedy zacząłem rozkręcać swój biznes, to też pracowałem u innych ludzi i dopiero z czasem zacząłem pracować sam na siebie. Czy życie streamera, życie fit influencera? Ja nie byłem nigdy fit influencerem. Ludzie, którzy powierzchownie mogli mnie oglądać, tak mogli mnie odebrać, ale wydaje mi się, że nie byłem nigdy fit influencerem. Bardziej postacią z internetu, takim klaunem, błaznem, obieży internetowym światem, ale nie chciałbym się lokować w jakiejś konkretnej branży. Ale życie streamera na pewno jest lepsze żyć od życia influencera fitness, bo będąc streamerem mogę być fitnessowcem, kolarzem, piosenkarzem i raperem, a będąc fit influencerem jesteś tylko fit influencerem, więc na pewno większy wachlarz możliwości posiadasz, kiedy jesteś streamerem, z tym, że wydaje mi się, że ludzie nie traktują mnie w sieci jako streamera, ani fit influencera, tylko chyba jako Parysa Platynowa. Tutaj troszkę sobie wyliżę dupę, ale za chwilę tylko wysiąkam sobie nos. Wydaje mi się, że mam monopol na samego siebie, czyli właśnie na Parysa Platynowa. Coś mi się tak wydaje. Może nie ma dużych liczb, ale jest okej. Ja jestem grabarzem, nie narzekam. No, więc tyle. Czy wróci nocne życie ninja? Możliwe. Wyrobiłeś sobie własną markę. Tak, ogólnie tytułem już zakończenia. Pieniądze lubią ciszę i wątpię, że jak ktoś ma jakiś biznes swój własny, to będzie wam o nim krzyczał. No chyba, że ktoś jest pseudo-biznesmenem i leczy kompleksy, to będzie wam pierdolił, że jest kurwa biznesmenem. A chuja robi. Więc zostańmy na tym, że pieniądze lubią ciszę, kochani. Ja za młodu pracowałem na wystawkach dla dzieci w parku Lego, w którym byłeś w Gliwicach. O, byłem. Taka kasa, że masakra po 50 tysięcy w weekend i też to będę szedł. Co ty pierdolisz? 50 koła w weekend? To co ty, kurwa, porywałeś te dzieci, kurwa, na narządy i opierdalałeś na embaju? Ale byłem tam. Wiecie, co tam się stało? Po pierwsze, podjeżdżam tam i tam kręcił jakiś ten gość, coś o furach kręcił odcinek, nie? Podjeżdżam tam, zbijam piątkę, mówię, daj się przejechać, bo Lamborghini miał. Przyjechać mi w tym Lamborghini, odwiózł mnie, mówię, spoko. Oglądaliśmy to Lego i Aga tak się naoglądała tych zajebistych fur, że na parkingu jak przykurwiła, to nie widziała hopki. Kurwa, no nie widziałeś Mercedesa AMG w powietrzu 3 metry, kurwa, nad ziemią. Ja widziałem, chuj, ja w nim siedziałem. Kurwa, żeśmy wylecieli, ja pierdolę, wylądowaliśmy. No, powiem wam tak, no nie chcielibyście spotkać Palesa Platynowa, który, kurwa, wali reprymendę o samochodach. No nie chciałbyś tego, bo to jest, kurwa, już ojcowska gadka. To jest ojcowska gadka, nie? Ale poważnie, no, tak nas na rampie wykurwiło, że tylko jak Agnieszka wylądowała, to już tylko położyła ręce na udach i... Zaczynaj, mów. A ja jak może nie widzieć kopek? 2 lata prawo jazdy! Przecież, kurwa, to jest parking! Tu się nie... Ona tego tak, no. Zaczynaj, dawaj. I wiesz, siedzi i słucha. A ja wypierdalam tam. Już od razu... Jak to się, kurwa, nazywa? Tablica z Mendelejewa, tu pokazuje, jakie są składy chemiczne opon, kurwa, dlaczego się unosi w powietrzu. Wszystko wyjaśniłem. No oczywiście, że mam. Ty, że dasz radę dotknąć rady języka nos... Czy dasz radę dotknąć językiem nosa? Oczywiście, że tak. Twoją starą liżę po nosku. Każdej nocy. Dobra, koniec tego. Trzymajcie się, widzowie. Ja na dzisiaj kończę.
dwa streamy, było fajnie, kiedyś jakieś vlogi, nigdy nie będzie vlogów, bo po co ci są vlogi, wariacie, jak są takie zajebiste streamy. Dobra, trzymaj ta się, dzięki za dzisiaj, jak jest Ali odpalony, to dam mu hosta, ale nie ma, kurwa, wyłączył się, co za typ. Śpi najebany na wersalce. Dobra, dobra, dam Taziemu dam. Jest, leci ten rajd, jak ktoś chce z tego rajda korzystać, no to sobie na czacie daje, rajduj teraz, a jak ktoś idzie spać, to mu życzę dobrej nocy. Chodziło mi o obrót, aha, że obrót, że zarobiła cała wystawa 50 koła, to i tak dużo. To i tak dużo. Kiedy znowu wbijesz na Siemce? Nie wiem, ale Siemanowite Śląskie to jest moja ulubiona kraina na Śląsku. To mogę wam powiedzieć. Trzymajcie się. Essa, hejka. Dobra. Kamerka wyłączona. Czas się naszyć tego mefedronu. Gdzie ja go, kurwa, zostawiłem? Trzymajcie się, essa, wariaty.